Witajcie, przychodzę dzisiaj do Was z recenzją książeczki, która miała premierę 11 sierpnia tego roku. Pozycja pana Bartosza Szczygielskiego, Nie chcesz wiedzieć, od wydawnictwa Czwarta strona kryminału. Tak się ona przedstawia i ja od razu tutaj przepraszam, że recenzja w ogóle z takim opóźnieniem, ale z powodu wyjazdu dzieci w ogóle do tej pory ona tkwiła cały czas w zeszycie. Powiem Wam, że zawsze właśnie najpierw tam zamieszczam recenzję, gdyż no nieraz nie mam czasu po prostu wyjść na ten komputer, a jednak te 7 dni zwłoki sprawiło, że zaczynam ją coraz bardziej inaczej postrzegać. W ogóle jej recenzja już tydzień temu pojawiła się u mnie na Instagramie, a dopiero teraz zaczynam nagrywać, bo mówię, no nieraz mam tak strasznie niesprzyjające okoliczności, aż po prostu głowa mała. Ale dobra, już nie o to chodzi. Chodzi o to, że tak, co mogę powiedzieć na ten temat? Że ta pozycja jest jak najbardziej na czasie. Powiem Wam, że ja sama znam wróżki, czy nawet sielarki, można by powiedzieć, do których bardzo rzadko, ale czasem po prostu już zdarza mi się tam pójść. Wiem natomiast, że nie każda wróżka faktycznie nią jest. Wiele razy jesteśmy oszukiwani lub też wmawia nam się dokładnie to, co powinniśmy zrobić. Często zdradzają nas gesty, tak jak właśnie bohaterkę Martę. Dla człowieka spostrzegawczego powiem Wam, że to żadna trudność powiedzieć nam fakty, które mową ciała po prostu sami zdradzamy. Słuchajcie, tutaj taka mała tajemnica ode mnie. Powiem Wam, że zawsze interesowało mnie wróżbiarstwo. Wiecie, nie podchodziłam do tego jako osoba, która chce, by jej wróżono, tylko bardziej jako obserwator, by właśnie przekonać się, jakie triki sprawiają, że wróżbici tyle o nas wiedzą. Uwierzcie mi, że to nie jest przypadku. Do lepszej wróżki trzeba się umówić na konkretny termin. W tym czasie ona zdąży posprawdzać Wasze profile i zauważyć, z czym mamy problemy. Uwierzcie, że to nic trudnego, gdyż sami po prostu się z tym wszystkim zdradzamy. Czy więc zatem istnieje ktoś taki jak prawdziwy wróżbita? Słuchajcie, wszystko co do tej pory Wam mówię, mówię na podstawie przede wszystkim też książki. Żebyście nie powiedzieli, że ja mówię swoje wywody, recenzje książki zostawiam gdzieś tam na boku, bo to właśnie się tyczy. Pozycja jest o wróżbiarstwie. I powiem tak, naszej bohaterce tutaj się wszystko bardzo pokomplikowało. Odwiedzi ją klient Zagadka, który doskonale ukrywał swoje zamiary. Wcześniej zastanawiał mnie właśnie fart martwej sowy w jej domu, a jeszcze wcześniej pytanie klientki, czy po prostu ona nie boi się mieszkać sama. Cały splot zdarzeń sprawił, że obwiniono ją o śmierć ofiary. My natomiast znamy inne wydarzenia, które mówią właśnie o jej niewinności. Jednak, zauważając lukę w czasie, pojawiają się tutaj takie pytania, czy wróżka mogła być z nami szczera? Czy faktycznie to on sam popełnił tą zbrodnię i czy w ogóle czym był dokument, który tuż przed odejściem rzucił jej w stronę kart? Naprawdę powiem Wam, że całe ogromne zdarzenia, pytań, w ogóle tutaj same pytania non-stop tak się nasuwają za każdym razem, ilekroć wydaje mi się, że za chwilę nastąpi rozwiązanie, tu zaczyna pojawiać się kolejne pytanie, gdzie jeszcze wcześniejsze było niewyjaśnione. Także naprawdę wszystko się tutaj po prostu nachyla, nasila. Nie da się tej książki nie czytać. Ona sama aż prosi, byśmy zajrzeli do jej świata, gdzie nic nie jest jasne. I co mogę dodać od siebie? No, naprawdę mamy tu cudowny styl i w ogóle powieść, która zasługuje na najwyższą ocenę, na największą polecajkę, bo przez nią się po prostu płynie. Co jakiś czas mówię, są jakieś tam tajemnice, takie wyzwania, i ona skłania nas też, żebyśmy sami zaczęli postrzegać te fakty, te znaki zapytania i czy jesteśmy właśnie na tyle spostrzegawczy, żeby tego dokonać. No powiem Wam, że ja na początku właśnie jak przeczytam ją, to wydawało mi się, a ona cały czas mówi prawdę i dlaczego w ogóle od nich są. Później z perspektywy czasu, że zaczęłam sobie tak myśleć, mówię, no ale no dobra, tam była mała różnica w czasie, a co jeśli tak nie było? Wiecie, no mówię Wam nie z perspektywy całej książki, tylko z perspektywy połowy, żeby nie było, że już zdradziłam po prostu końcówkę. I naprawdę tutaj się pytania cały czas mnożą. Non stop jesteśmy zasypywani kolejnymi niewiadomymi i tak próbujemy dążyć, a oni nam za bardzo nic nie podpowiadają. Tu musimy iść płynąć razem z tą książką i dopiero ona później na końcu, niemal na ostatnich stronach da nam w ogóle odpowiedzi. Także książka naprawdę mówię Wam, że jest na czasie. Znam mnóstwo wróżbitów i naprawdę to nie jest wróżka, która Wam powie, że widzi, że macie jakieś tam problemy emocjonalne, czy że widać, że przychodzicie z jakimś tam problemem. Oni niby Wam
nie dają odpowiedzi na te wszystkie pytania. Oni już je po prostu wiedzą. Widzą po waszych gestach, po waszych zachowaniach. No, przejrzą wasze profile i po prostu wiedzą, z czym macie problem. No, jeżeli ktoś mi powie, że mam załamanie nerwowe, bo nie wiadomo, co się ze mną dzieje, buch, wchodzicie na mój profil, widzicie, że faktycznie coś takiego napisałam, że jestem zdenerwowana, że nie wiem, co zrobić, że czuję, że mam depresję. No i skąd ona wie? Wy do niej pójdziecie i ona wam powie, o, faktycznie widzę u pani depresję. I wy mówicie, o matko, skąd ona wie? No jak to skąd? No przecież ludzie wszystko w profilach zamieszczają. Także naprawdę ja was ostrzegam w ogóle przed wszystkimi wróżkami, wróżbitami, bo my sami zdradzamy całą historię, która nas łączy, a oni po prostu nam je składają do kupy i opowiadają. Także jeżeli to jest wróżka, to w takim razie moim zdaniem to nie jest wróżka. Tylko po prostu, że tak powiem, znikoma przyjaciółka, która nam uświadamia nasze fakty. No, okej, okay, bo miała być w ogóle recenzja o książce, a ja się tutaj trochę rozgadałam. Naprawdę w ogóle ją Wam polecam. Płynie się przez nią niesamowicie. Nie ma tu tam jakichś tam niezrozumiałych słów, żebyście nie wiedzieli, o co chodzi, bohaterzy są dobrze przedstawieni. No, ale mówię Wam, są takie pewne zagadki, gdzie no, skłania jednak ta książka do myślenia. Także jeżeli jesteście nią zainteresowani, lubicie trzymać się właśnie w takim ekstra napięciu, wyczekiwaniu, to ja ją Wam serdecznie i z całego serca polecam. A tymczasem się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Pa, pa.